Studenci budownictwa UWM po raz pierwszy biorą udział w międzynarodowej akcji Work Camp, której zadaniem jest wyremontowanie placówek użyteczności publicznej. Projekt wymagał kilkumiesięcznego przygotowania, zaangażowania wielu osób i pozyskania pieniędzy. Nasza akcja polega na tym, że zbieramy te fundusze, dzięki sponsorom zyskujemy materiały budowlane, a pracą rąk własnych wykonamy założone prace. Studenci naszego wydziału bardzo ochoczo przystąpili do tej akcji. Przygotowania trwają w zasadzie już od ponad pół roku. W tym czasie udało nam się pozyskać wielu darczyńców, udało nam się pozyskać sponsorów na materiały budowlane. W akcję zaangażowali się głównie studenci z Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Na plac budowy, czyli do domu samotnej matki przy ulicy Jagiełły w Olsztynie, weszli na początku lipca. Całą dokumentację opracowali studenci przy pomocy naszych prowadzących, którzy potem sprawdzili wszelkie wyliczenia kosztorysowe, wszelkie projekty. One zostały też zatwierdzone przez osoby, które posiadają uprawnienia. Będziemy pracowali dwuzmianowo, żeby jak najszybciej móc oddać pomieszczenia do użytku dla matek. Koszt materiałów potrzebnych do remontu to ponad 20 tysięcy złotych. Studenci pracę wykonają za darmo. Jest to jednak dla nich okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Zaplanowane prace obejmują wymianę podłóg, wyrównanie i odmalowanie ścian i sufitów, a także wymianę sieci elektrycznej. Dziś robimy gładź spachlową, nakładamy. Następnie będziemy robić sufity podwieszane. I następnie, jeśli to zrobimy, będzie przygotowane podmalowanie. Prace wykonujemy wszyscy razem. W przypadku cięższych prac, jak na przykład było wynoszenie mebli, cięższych szaf czy jakichś cięższych elementów, to wykonują chłopacy. Reszta pracy jest wykonywana przez chłopaków, jak i kobiety. Tak jak widzimy, szpachlujemy również. Zakończenie remontu przewidziane jest na koniec lipca.